Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z serii na Eastern. I w dzisiejszym odcinku, tak jak już mam co opowiadałem, pojedziemy sobie na pole takim wczesnym wieczorem, na pole siać żyto. Za chwilę do mnie tutaj powinien przyjechać sąsiad, bo sobie do niego dzwoniłem, żeby pomógł nam w siewach tego żyta. I teraz na wstępie mam dla was taką prośbę, żebyście zostawili łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, kto jeszcze tego nie zrobił. Zachęcam naprawdę, bo się będzie trochę działo, już niedługo. No i napiszcie jakiś fajny komentarz, bo ostatnio mało komentarzy piszecie, trochę szkoda, ale mam nadzieję, że wreszcie się przełamiecie do tego i będziecie coś tam pisać, bo to zawsze jakieś pozycjonowanie. Także co? A teraz będę czekał tego sąsiada. Brama już jest otworzona, bo nawet nie zamykałem, bo poprzedni tam vlogu. Teraz możemy sobie w sumie tak już nasypać tutaj KWS-a. Dobra, siądźmy i będziemy sypać. Niech się sypie wszystko elegancko do Kvernelanda. To jest taki siewnik 4-metrowy. Ile to w ogóle tam już? Coś chodzi to w ogóle? Dobra, 750 kilo weszło. Dobra, podnieśmy to i możemy sobie wyjechać z tego garażu. Dobra, myślę, że teraz będziecie mieć dźwięki z gry, bo w poprzednim odcinku niestety dźwięków z gry nie mieliście, za co was bardzo przepraszam. A teraz powinno być wszystko dobrze, bo już sobie robiłem test przed nagraniem. O, już jest, sąsiad, widzę. Dobra. No cześć, sąsiad, witam cię. No cześć, cześć. Wiesz, że przyjechałeś już na czas nawet. Gdzie ty tam jesteś? Dobra. To co, tam są, tam masz maszynę w garażu, to sobie zasyp i możemy wyruszać. Widzę, że ty masz jakiegoś zetorka tutaj. 10540, jakiś taki nowszy widzę sprzęt. No, z Intelkuem. No za spoko, no. Jak widzisz, ja mam New Holanda takiego. Też nawet ten siedmik. Brudny. No, bo chorobił niedawno w polu, to wiadomo, nie chciałem go myć, bo też teraz siewie żyta dzisiaj i potem będziemy rzepak siać. Myślę, że sam już zasieja, bo też mi możesz przyjechać, jakbyś tam miał czas, to możesz śmiało przyjeżdżać. Coś tam, no, spoko. Coś tam ci zawsze dorzucę. Dobra. To możesz sobie zasypać ten siewnik i będziemy ruszać na pole, nie ma co gadać. A w ogóle wejdzie ci ten siewnik na długość? Nasze lokość. Zobaczymy. Brama nawet taka szeroka, ale czy da radę? Wejść? A chyba wejdzie, na styk. A nie, to będziemy kombinować najwyżej. Przejdzie? Weszło, dobra. Wyszedł. Se pokrywę, otwórz i co tam. Sypiemy te KWS-a standardowo. Dobra, to sobie poradzisz. Ja już będę pomału wyjeżdżał. Możesz tam za mną ruszać. Może. Dobra. To co widzę, będziemy ruszać pomału tym New Hollandem naszym. Zobaczymy, jak w ogóle sobie da radę z tym siewnikiem. Ogólnie powinien dać radę, bo 115 koni, a siewnik wymaga 100 chyba równe, jak się nie mylę. Rozkręcajmy już, tu nic akurat nie jedzie. Tam powinien trafić, dobra, już jedzie to. Powinien mnie widzieć. Też ludzie chodzą, ten zaraz, a wychodzi i nie patrzy, kurde. Też taki jakiś ten chłop. Kierunkowskaz możemy już puścić, bo tu będziemy skręcać w lewo. Pamiętacie, tutaj był odcinek. Za paniem przepuścimy, niech sobie przejdzie. To był odcinek stależowania wtedy, jak pamiętacie. Chyba bodajże trzeci odcinek to był już. Dobra, ja skręcę to dobrze. Nie będziemy siać to żytko. To pole jest nawet spore, więc powinniśmy na dwa zestawy ogarnąć to pole. Chociaż połowę. Dobra. Rozkładamy. W ogóle jest żyto? Jest żyto wsypane, to dobrze. No i ruszamy. Jak to w ogóle idzie? 15-14 na godzinę na New Holland. Daj radę. Dobra. Jakaś sąsiad tam daje radę, więc swoim orcusikiem też. Czekajcie, się ten chwilę zatrzymał. No.
Sąsiad. Masz CB radio w tym swoim Ursusie? Czy nie masz? No mam, mam. Dobra, to sobie tam pogadamy w trakcie pracy, dobra? Dobra. Tam bądź gotowy. Dobra, możemy też. Halo, halo, słychać mnie? Słychać. Dobra. No jak tam idzie ten twój zator? Bez problemu idzie. No to dobrze. Ciekawe w ogóle, jak długo zajmie nam przejazd tak w jedną stronę czasu. Jak widzisz, to pole się ciągnie i ciągnie. Nie liczyłeś, kiedy my zaczęli jechać? No jakoś... Nie wiem, no nie, nawet nie patrzyłem. To znaczy, że się zobaczy na kolejnym przejeździe, ile będzie. Tyle będzie minuta mniej więcej. Bo jak widzisz, że tutaj mam GoPro na głowie. Ktoś tam nagrywa vloga dla widzów. A teraz to takie. No, pozdrawiam widzów. No, też pozdrawiam was widzowie. A tam w ogóle żyto masz? Nasiona? Żyto, żyto. Dobra. No bo tutaj żyto będzie sobie rosło. Nawozu jeszcze nie było żadnego pod korzeń, ale to później się da najwyżej. O, tutaj też jakieś widzę nierówności drobne. Właśnie nikt nawet daje radę, tam coś nie dosiął. To się poprawi później. Właśnie światło na polu to można zgasić, bo to niepotrzebne. Szkoda prądu. No właśnie, akumulatora. Ten twój siewnik to jest 4-metrowy, czy ile tam ma metrów? Czy 5? 4 metry. 4. O, to tak samo jak mój. To 8 metrów bierzemy razem. A no pole... To pole się, tak powiem ci szczerze, że ono się poszerza bardziej pod koniec. Tam przy drodze jest węższe, a tu trochę szersze jest. No, zauważyłem. Szersze jest znacząco. No, ale pusto jest na polach, nieźle. Nie widać nikogo. Samotnie. Może gdzieś tam ktoś robi dalej. Też ktoś ma koniczynę. Taka godzina, a nie inna. No. Jeszcze mam też w ogóle dwa pola rzepaku do zasiania dzisiaj i jutro, więc nie wiem, jak to zrobię. Jeszcze może jakbyśmy to pole dzisiaj skończyli, to jeszcze jakieś takie nocne siewy bym może zrobił. Jakby temperatura była dobra. Żeby to potem jakoś weszło. Wiadomo, nie aż się tak robiło. Jak było dużo roboty, to trzeba było nockami. No właśnie. Siać. Też jutro od rana. Będę pewnie cisnął. Z rzepakiem. No. Potem będzie trochę mniej roboty już, bo jakieś nawozy potem tylko. I czekać na żniwa, że wyrośnie. Znaczy czekać, aż wyrośnie i żniwka będą. A później pełno pracy w żniwach. No również, ciągle tej roboty. Wiadomo, tak to jest właśnie na roli. Najlepsza to jest zima tak naprawdę, bo wtedy to nic do roboty przecież nie ma. Może jakieś takie orki zimowe, ale to... Bardziej to wszystko się na jesień robi. No, no na jesień lepiej zrobić. Mieć spokój. Myślę, że będziemy jeździć tak jak ja tutaj zacząłem już. Naokoło. Tak, naokoło będziemy jeździć. Raz od miedzy jednej, raz od drugiej. Będzie chyba najlepiej. Będzie się zmniejszało. No, do środka. Tak samo talerzowałem to pole. Wydaje mi się, że tak jest wygodnie, bo się fajnie nawraca. No, miejsca jest więcej w nawracaniu. No, oczywiście. Bez znaczników robię, bo myślę, że się nie opłaca z takim małym siewnikiem. Gdyby no, nie opłaca się szczerze. Gdyby był większy siewnik, to by opłacało, tak, to. Myślę, że miaka się nie zrobi. No, tam trochę z tamtej strony ci zrobiło miaka. A no, widziałem tam trochę. Czy nierówności. Widzę, że twój Ursus to nieźle kopci. Jakiś przeglądzik. Musi. Mój New Holland to jak? Kopci w ogóle, nie kopci? Nie, czy jest nie to? Widzę. To tam? Emisja zupełnie inna. No, no wiadomo, nowszy sprzęt to inaczej to wszystko wygląda.
Leś ma już Więcej. 2,5 motogodziny. U mnie już. Więcej elektryki masz. No. Jeszcze mam tego mojego Ursusa, jak widziałeś, tam stoi na gospodarstwie. Ma on już jeszcze ze mną trochę dłużej. I Holandę niedawno kupiłem. No i fajnie, że jest. Zawsze dwa ciągniki to inaczej, to nie? No dwa to minimum, mógłbym powiedzieć. A ty masz tak dwa, czy trzy? Trzy. Ile? Trzy ciągniki. Spoko, bo tak, coś cię tak przerwało drobnie. Na linii. No też to może trzeci niedługo kupię. Ale to nie wiem. Prędzej to się pozbędę pewnie tego New Holanda, bo jest... Albo już Ursusa się pozbyć. Kupić coś Zawsze lepszego. Możesz kupić tę siódemkę. No. Wtedy będzie lepszy. Na przykład Ursusa sprzedać i tę siódemkę dokupić. Mogę. To też pieniądze wszystko. Na razie to mało pieniędzy na koncie. Może po tych żniwach. Bardziej po żniwach rzepaku, bo rzepak pewnie na sprzedaż pójdzie cały. Już zobaczymy, ile to będzie pieniędzy, jaka cena będzie też na skupach. Gubinu nie siałeś? Gubinu nie, jeszcze nie siałem, bo to dopiero pierwszy sezon. Jestem na tej gospodarce. Bo tak to bym gdzie indziej. Teraz zobaczymy, jak to będzie się działać. Jak to w ogóle ubywa u mnie. No trochę poszło tego, że ta widzę. Dużo zbiornik masz? U siebie czy nie? Zbiornik jest 750 kg chodzi. Ten zbiorniczek. U ciebie Mój ile? Większy jest. A u ciebie? 1000. 1000 do ciebie? 1000 litrów, 1000 kg chodzi. No większy trochę pojemnia, jeśli masz. O no. Czy z takiego już poszło? I to u mnie też około tam 300 właśnie. Dobra, to dojeżdżamy do... Praktycznie mamy już obrys pola zrobiony. No, tu niedługo przy drodze będzie zasiane. No właśnie, tu mam, to jest chyba właśnie moja łąka, jak się nie mylę, albo to jest jakaś łąka ta gminna. Bo taka po prostu wieńska, nie wiem już. Jakby się to musiał sąsiadów dopytać, albo innych, kto tu trochę częściej przebywa. No to wiadomo. Najlepiej do takich ludzi, co stoją jak monitoring. To wszystko wiedzą. No. Ale to jakiś tam Jedą, delikatny nakład obsługę. Robię. Powiedziesz, ty to na raz weźmiesz, tak? To luks. No. To tylko tutaj trzeba będzie trochę kilka razy więcej pojeździć, bo... Pole się poszerza. No, tu się poszerza. Tu takie mijaczki zostają. Niedużo. Widzę, że mamy już trzecią, 13 minut odcinka. Trzecią z drugiej dziesiątki, że tak powiem, no. 15 na godzinę sobie leci New Holland, tak. Tak mruczy nawet sobie. Tutaj. Delikatnie, bo jakoś go tak nie słychać bardzo. A twój też tam... Ładnie... No? No, twój jak tam chodzi, głośno? No w środku kabiny cichutko jest. O, bo tam wygłuszone pewnie też trochę nasza kabina już. Lepsze. Teraz mam pootwierane okna, to trochę głośniej chodzi. Z reguły głośniej chodzi na luźnych obrotach. No my też na luźnych pewnie. Zapotrzebowanie, znaczy wystarczająco ileś koni jest, to tam nie męczy się maszyna. Ale nawet ładnie pasuje ten czerwony siewnik z niebieskim New Holandem. Bo w ogóle... No tak, zdecha. No ogólnie chyba New Holandy są tylko niebieskie, nie wiem czy są w jakiejś innej kolorystyce produkowane. Są czy... Czy nie? Chyba tylko niebieskie raczej są. Nie. Serii nie raczej? Wiadomo, można sobie. Wiadomo, można sobie samemu jakoś przemalować. No zawsze może przemalować. Na przykład na różowo. No. Jak ktoś lubi. Albo na biało, srebrny. New Holland. Mi się podoba niebieski, tak jak jest, nie będę nic zmieniał w nim.
Niebieski, dobrze. Niebieski zawsze widoczny wszędzie. Wiadomo, że tu New Holland jedzie, a nie co innego. Teraz tak widzę, odbiegając trochę tutaj od prac, to widzę, że tutaj się kurde nieźle błyska. Kurde, znowu burza. Powiem wam, widzowie, że ostatnio to pogody takie są, że masakra, nie idzie wytrzymać, a potem burze jak nie wiem co. Ano. Takie to właśnie jest. Takie... Co mówisz? Ocieplenie klimatu. No. Takie są właśnie te uroki lata. Więc niedługo u nas na serii tutaj też tak będzie pewne. Temperatury przyjdą. Jakieś powiewy, chłodne prądy. I burze się będą robić, ale oby żeby nie, żeby tych deszczy w tym roku było jak najmniej, bo wiadomo, osoba by to zebrać. Jakoś. Dobrze. By było, aby wiatru nie było silnego. No, żeby nie pokładło zboża, tak? No, żeby trąby się nie pojawiły. No, też, bo jak trąba przejdzie przez pole, to wyryje dziurę. Nie ma co zbierać. Nie ma co zbierać, jeszcze ci na gospodarstwo padnie. Dopiero będzie. Ja mam tylko 3 po lasie, kurde, widzę wizowie błyska, powiem wam, że tutaj trzeba zaraz ten odcinek kończyć, bo... To trochę szkoda stracić nawet nagranie. Ale myślę, że nie stanie. Póki się nie błyska za mocno i nie słychać tego, to jeszcze jest okej. Okay. No. Ja by raz, a głośno już motło, to wtedy trzeba kończyć. No widzisz, że ja tak mam już 17 minut odcinka prawie. To jakoś się tutaj pomału zatrzymamy. Myślę, że tutaj może na dołku tam idziemy no, tam kończyć. Przy zwężeniu. No. Jeszcze będzie na 3 przejazdy, 2. No właśnie chyba ten jak jest... Jak to rozpoznać, czy burza jest blisko czy daleko? Po świetle? Nie. Czy po grzmocie chyba bardziej? Bo światło tak czy tak jest wcześniej zawsze, bo prędkość światła jest większa. Dźwięk. No. No, to zależy. Od dźwięku, tak. Od dźwięku, bo jakieś 350 chyba metrów na sekundę się dźwięk rozchodzi. Można ocenić sekundami. Albo 350 tysięcy chyba kilometrów na sekundę, jak się nie wiem. Jakoś tak. No, coś w tym stylu. Dobra, 18 minut odcinka się zbliża. Jak to w ogóle tego żyta? O, 200 kilo niecałe jeszcze jest w siewniku. Nawet nieźle to. Nie tak źle ubywa. Nie jest źle. No, a u ciebie jak tam w siewniku żyto? To jest 150 kilo jeszcze. O, to nieźle. To może to zdążymy akurat dosiać. Dobra, to co widzę? Myślę, że ten odcinek tutaj będziemy kończyć pomału. Że mówię, u mnie się burza zbliża. To będę też skończył. Także co, jeśli wam się taki odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę. Suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. A się teraz z wami żegnam. Do kolejnych. Na razie, trzymajcie się. No i cześć. Cześć.